Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem znów wojownik, ponieważ tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będziemy starać się przeklikać Smokiego. Jak widzicie, fajnie nam się tutaj złożyło, ponieważ dzisiaj mieliśmy Chompa na poziomie 99, pokonaliśmy sobie tutaj Skarabarę, złapaliśmy sobie ją po północy właśnie dzisiaj. I dzięki temu zdobyliśmy też jedzonko właśnie z tej skarabary na setkę Chompa. Mamy tą skarabarę, więc mamy tak naprawdę no komplet petów, jaki możemy mieć. I dzisiaj będziemy starać się tego Smokiego pokonać. Zobaczymy, przeważnie tak jak już pewnie wiecie, schodziło mi na to, no tam może powiedzmy maksymalnie 250 grzybków. Niestety S38 to był wyjątek, na S38 poszło mi chyba z 2000, więc no tam naprawdę pecha mieliśmy. Zobaczymy jak będzie tutaj, mam przygotowany na to tak około myślę 1500, może maksymalnie 1550 grzybów, więc zobaczymy po prostu jak to pójdzie. Jeszcze na wstępie taka mała niespodzianka. Jak sami widzicie, prawie dwa dni tak naprawdę po petach od innych tutaj, no topka generalnie pety miała około tam jakoś 3 maja, natomiast, bo już wtedy mieli 75, natomiast my mieliśmy dopiero 4 i to jeszcze tego 4 z ostatniej misji nam poleciało gniazdo, bo ledwo ten 75 żeśmy wbili, także nie połapałem żadnych petów, a w walkach tam chyba zrobiłem, ani jedzonek też nie podrobiłem, a w walkach zrobiłem bodajże 2-3, więc miałem tam jakieś 2 jedzonka powiedzmy do przodu, ale powiedziałbym, że te pety tak faktycznie miałem 5, także je połapałem i tam zacząłem coś karmić. Tak więc po prostu no, jak sami widzicie, te pety są tutaj na tych międzynarodowych serwerach wcale nie takie trudne, w sensie nie takie trudne, no gracze po prostu nie rozwijają ich za dobrze, dlatego też mimo opóźnienia, jak widzicie, dzisiaj po walkach wskoczyliśmy na top 1, no i bardzo się z tego cieszę, tak naprawdę lecimy sobie tutaj dalej, fajnie nam to wychodzi i okej, dobra, chyba dzisiaj nie będziemy nic ogarniać, tylko lecimy po prostu od razu do tego klikania. Trenera mam 11, więc jeszcze wam tutaj pokażę, żeby nie było. I tyle, lecimy do klikania i pojawił się ciekawy taki, można powiedzieć, teaser, jeżeli chodzi o aktualizację urodzinową. O co tam chodziło? Mianowicie w ten dzień, w którym ja dodałem film, czyli to był bodajże czwartek, jakoś tam chyba o 16, pojawił się właśnie teaser, w którym pokazały, to wam się teraz powinno pojawić tutaj screen z forum na ekranie, pokazali właśnie, że limit golda, który możemy posiadać, który wynosił do tego momentu 1 miliard tak naprawdę, jeżeli mieliśmy 1 miliard, to już nie mógł nam dochodzić gold, więc jeżeli robiliśmy misję, to po prostu ten gold z tych misji nam przepadał, więc właśnie ten 1 miliard był do tej pory, o tam 200 tysięcy już było, 1 miliard był do tej pory, a teraz podobno mają go zwiększyć do 10 milionów, zresztą tak jak sami widzieliście na screenie, który tam się pewnie pojawił. Co to oznacza? No tak naprawdę jest to taki teaser, jak sami tam napisali na międzynarodowym forum, natomiast myślę, że to jakby nie jest zmiana dla samej zmiany, czyli że po prostu z 1 miliarda zmienią nam tam na 10 i to wszystko, tylko myślę, że to się z czymś będzie wiązało, a z czym? No to jeszcze oczywiście nie wiadomo, nie chcę tutaj spekulować ani żadnych wprowadzać w błąd, ja wolę tam poczekać na oficjalne informacje i dopiero wtedy wam to ewentualnie przekazać, natomiast myślę, że może być coś takiego, że zniosą na przykład limit golda z misji, co za tym idzie, wiecie, bo teraz jest ten limit, że tam chyba 10 milionów, do tego jak doszły runy, no to mamy 15 milionów, coś takiego chyba obecnie jest, tam nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Natomiast właśnie gdyby tego golda znieśli, ten limit golda, no to wtedy ten pułap, tak jakby ten cap, o, zobaczcie, już padł, ile grzybów? Nie wiem, miałem chyba 1600 coś, 1640 było. Okej, poczekajcie, dobrze, że nie klikłem, zapiszemy sobie to. Tak więc tak, no jeżeli chodzi o aktualizację, to właśnie taki nam smaczek dali. Druga sprawa jest taka, że co ja tak dostałem mocno, pewnie uników porobił. Dobra, zaraz sobie tą walkę obejrzymy. Myślałem, że tutaj będziemy dłużej klikać i zacząłem się, wiecie, zacząłem się rozgadywać. Druga sprawa jest taka, że właśnie tak jak mówię, no takie są spekulacje, jeżeli chodzi o tego golda, bo wątpię, że zrobią to po prostu tak, że sobie zmienią zmiana od tak. Raczej to ma jakieś drugie dno, zresztą dlatego to się nazywa właśnie teaser, że tylko takie wstępne poinformowanie. Taka jakby taki smaczek powiedzmy, no ale zobaczymy, tak jak mówię, jak już tutaj, o, on tutaj uników porobił, ale my też mocne kryty, jak sami wiecie, to znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, że to ma jakieś drugie dno, no ale oczywiście jak będzie oficjalna informacja,
to wtedy sobie zrobię o tym filmik i będziemy wiedzieć. Na razie nie ma co zgadywać. Dobra, jajko nam też dosyć szybko poleciało, okej. Okay. Jest super, więc spoko, więc tak naprawdę tak jak liczyłem, że może za to S38 nam tutaj szczęście dopisze, no i jak sami widzicie, dopisało nam bardzo szybko, ten Smoky nam poleciał, więc dobra, myślę, że możemy sobie jakieś lochy tutaj może pyknąć. Mamy portal 55%, czy my go dzisiaj klikniemy? Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. Kolejna sprawa jest taka, że właśnie po jak ten mój film o 16 wleciał w czwartkowy, to też wtedy wleciało to info o 16 i tam było napisane, że urodziny są, że więcej info właśnie 22 czerwca, czyli w urodziny, i wtedy dużo osób tam myślało, że po prostu ten event, o którym ja mówiłem w tamtym odcinku, że będzie 26, od 26 do 28, że ten event będzie po prostu tak jak miał być, czyli 22, ale nie, no z tej informacji, która tam się pojawiła na forach i polskim, i tam niemieckim, i międzynarodowym, wynika, że po prostu urodziny są 22 czerwca i że wtedy mają dać jakąś informację odnośnie aktualizacji i tak dalej. Czy może tą aktualizację już wypuszczą, więc... A nie ma konkretnie podanego, kiedy będzie dokładnie ten event, bo właśnie o ten... bardziej event. O ten event się rozchodziło to, kiedy będzie można złapać tego żółwia, więc... Więc to jakby o to chodziło, także no urodziny wiadomo, urodziny są 22 czerwca i jakby tutaj nikt nie mówił, że tak nie jest, ale kiedy dokładnie będzie wydarzenie w grze, kiedy będzie można złapać żółwia, kiedy będzie można, chyba zrobimy ten portal, dokładnie, kiedy będzie można tutaj właśnie złapać tego żółwia, cieszyć się tam 4 razy eventem i tak dalej, to jeszcze nie wiadomo i o to mi w tym poprzednim filmie chodziło. Dobra, no portal mamy zrobiony, więc super, Smoky bardzo szybko złapany. Zabity i złapany, dokładniej. Jeszcze dzisiaj tutaj nic na koncie nie robiłem, więc może nawet by się udało tutaj go dzisiaj 3 razy nakarmić, byłoby fajnie. No ale dobra, wiecie co, no popróbujemy może tutaj jakieś lochy. Ostatnio żeśmy próbowali, ale nie wiedziałem, że tak szybko mi to pójdzie, więc ja tutaj się przygotowałem na dłuższe klikanie, a tutaj jak sami widzicie, poszło to dosyć szybko. Poczekajcie, jakie mi w ogóle bronie lecą? Bronie mi lecą plus 8, więc wcale nie ma szału, także jeszcze te bronie sobie zostawimy. W sensie tą broń, którą mamy, nie będziemy jej tutaj na razie ruszać. Wiedźma dzisiaj chce, ogarniemy po prostu konto, może na wstępie. Co my dzisiaj mamy? Zakręć kołem 5 razy, spoko. Czy my dzisiaj level dobijemy? No jak jakieś lochy ruszymy, to może dobijemy. Jak tutaj wygląda? Zacząłem sobie traktorek budować na 12. Dzisiaj właśnie, tutaj twierdza mi się za 4 dni zrobi. Pewnie ją tam sobie skrócimy przed, no zależy, jeżeli będą urodziny za tydzień, no to... To będziemy musieli skrócić, natomiast jeżeli nie, no to po prostu ona nam się na spokojnie wybuduje, nie ma co się tutaj śpieszyć. Oczywiście jeżeli jakieś info wleci, takie oficjalne, to ja wam zrobię na ten temat film, może nawet osobny, zobaczymy. I tak, zostawcie kciuka w górę w ogóle, też o tym znowu zapomniałem na początku, także jeżeli ktoś ogląda dalej, no to zostawcie, będzie mi oczywiście bardzo miło, pomożecie tutaj w zasięgach tego odcinka. Dobra, tutaj sobie, no dobra, niech będzie tak i tutaj, no spróbujemy te dusze, ale dusze, no właśnie, odpadło, okej. A ręki na razie nie robimy, tutaj co, tutaj możemy coś kliknąć, coś tam możemy kliknąć, ale niech to sobie idzie dalej. Tutaj na razie nic nie mam do rozmontowania, to tak jak mówię, no jeszcze misji nie robiłem. Petki porobione po północy standardowo. Jutro musimy rybę złapać. No jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o te pety w rankingu, jesteśmy na pierwszej pozycji. Natomiast tutaj jedna osoba ma 62 pupile i jest to Duhalgat, więc jakby bardzo... Tutaj musi mieć sporo karmień, dlatego że pokonał bardzo szybko tutaj pety, bo czego nam brakuje? No brakuje nam na pewno tutaj rybołaporypa, czyli po prostu dzisiaj po północy sobie go złapiemy i tak, że będziemy mieć 62 pety. No on tutaj już musiał mieć tydzień temu, więc tą wodę wydaje się, że musi mieć do przodu. Poczekajcie, kim on gra w ogóle? Tutaj on jest, on gra noberkiem, no to tak, woda jest dla niego równie ważna. Dobra, okej, okay, to sobie olewamy, pety, tak jak mówiłem, zrobione, tutaj portal machnięty, zaraz wejdziemy do tych lochów, spróbujemy coś tam może przepchnąć, zobaczymy. Tutaj na razie nie mam żadnego golasa, będę musiał poszukać, bo biję już w sumie, wczoraj biłem tego samego co przedwczoraj, już mi tutaj ranking nie rośnie, więc muszę zobaczyć, czy coś tam ciekawego jest, kółkiem zakręcimy później, dobra, wejdziemy do tych lochów i coś sobie popróbujemy.
kliknąć. Może Świątynię Zimnej Krwi na sam początek spróbuję. No tam petów trochę połapaliśmy, chociaż ostatnio już tutaj próbowaliśmy i nie szło zbytnio. No ale ten Smoky wleciał, no portal dzisiaj pokonany, więc coś tam dodatkowo mamy, żeby ta postać była mocniejsza, no ale czy to wystarczy na tego maga, no to nie wiadomo. Fajnie by było, bo jednak ten mag, no tutaj ta strefa mroku chyba obecnie jest najprostsza i najwięcej expa nam daje, więc wypadało po prostu by ją pokonać, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. No to jest, tak jak mówię, mag, więc tutaj co jakiś czas mu zostają fajne próby, ale żeby to raza dobrze pokonać, no to nie wiem. No magowie są tutaj dosyć ciężcy, no jakbyśmy mieli wojownika czy też zwiadowcę, to myślę, że on tutaj by dosyć szybko padł, więc tutaj tylko tego bloka by wypadało pokonać. No sami widzicie, że mi klucz w ogóle nie leci do tych kolejnych bloków. Już tą świątynię mam od dłuższego czasu 6 na 10, a tutaj do tej bodajże tam piramida szaleństwa jest kolejna, do tej piramidy mi w ogóle nie chce lecieć właśnie ten kluczyk. Więc na razie musimy męczyć tylko i wyłącznie no tutaj tego maga, który no jak sami widzicie no odrobina szczęścia i on by tutaj poległ. No ale właśnie tego szczęścia niestety nie mamy. W ogóle jest strasznie gorąco od wczoraj, tak naprawdę od 2 dni, dzisiaj tak samo. Ja tutaj muszę zamykać okno na czas nagrywania. O, padł, super. Muszę zamykać okno na czas nagrywania, żeby właśnie nic tam nie było słychać z dworu i tak dalej. No i jest po prostu taki ukrop, że to jest tragedia. Możecie napisać, czy u was jest tak samo, ale podejrzewam, że tak, bo z tego co wiem, to w całej Polsce tak to wygląda. Mamy jakiś naszyjnik, co prawda na wszystkie cechy, ale jest lepszy od tego, który ma nasz wojownik, więc spoko. Dobra, no ten mag pokonany, no i tutaj jak widzicie mamy wojownika, który dokładnie spłynął tak naprawdę bardzo szybko. I co nam tu poleciało? Na zręczność coś. 45, dobra, to jest jak najbardziej spoko. Strasznie się cieszę, że ten Smoky tak szybko poszedł. Dzięki temu możemy coś tutaj polewelować, coś tutaj pokombinować. A ja się bałem, że te 1500 grzybów nie starczy naprawdę, bo jednak sami wiecie, że jak to wyglądało no na S38. Myślałem, że tak samo będziemy mieli pecha. No oczywiście pirodliszki nie próbujemy, bo skarby lasu są dopiero... dopiero nie wiem w sumie kiedy, poczekajcie, czy ja mam tutaj w opisie napisane kolejność eventów. Teraz jest exp, za tydzień jest epic i chyba za 2 tygodnie by były skarby, no ale wtedy wypada, by były ewentualnie te urodziny, o ile są. No właśnie, to jest takie ciężko cokolwiek zaplanować, bo nie wiadomo tak naprawdę co będzie kolejne. No tam bardzo bliska próba była, z 2-3 razy może, więc to jest, co to jest zwiadowca, więc on też, no tutaj powinniśmy go machnąć. Także sobie poklikamy. Dokładnie, i padł, super. Może nawet byśmy dzisiaj zamknęli. Chociaż tutaj ostatni to jest ten. To jest ta maszyna do zabijania, o ile dobrze pamiętam. No a z nią tutaj wcale nie jest tak łatwo. Te rękawiczki też są mocniejsze, więc podmienimy. Oczywiście level byśmy mogli dać, no ale niestety nie mamy jak. No i tu jest kolejny mag, w ogóle o nim zapomniałem. Ja myślałem, że tutaj mag to będzie dopiero ostatni, czyli ta maszyna do zabijania. A tutaj jest, jak widzicie, kolejny mag. No i tutaj Chyba już go tutaj będzie ciężko właśnie machnąć. No ale zobaczymy, no chwilę poklikamy, może do powiedzmy 1000 grzybów, zobaczymy jak to wyjdzie. No i potem wypadałoby ten level dobić 274, więc chyba sobie do tornadka zajrzymy. Może tam kogoś byśmy popchnęli, nawet żeby ten level dobić. Okej, padł, zobaczcie jak szybko, jeszcze szybciej niż tamten, a w ogóle nie było bliskich prób. No i dobra, znowu mamy naszyjnik na wszystkie cechy, no plus 4 to już nawet nie będziemy podmieniać. Tutaj jak widzicie oni mają dosyć dobre, więc spoko, to może polecić do rozmontowania. Akurat mamy 5 miejsc u kowala, więc dlaczego by nie. No i jak sami widzicie mamy tutaj maszynę do zabijania, więc maszynka jest już, pamiętamy, że jest to bardzo mocny lock, jeżeli chodzi o strefę światła. I dużo właśnie osób, dużo klas ma z nim problem. Oprócz Berka, no Berek to wiadomo, że tam przeklika dosyć szybko. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o strefę mroku. No tutaj jakieś z tych 20 prawie 1 milionów jej zostaje, jakieś 8-7. Więc nie byłoby to takie, wydaje mi się, trudne. Tylko jakaś fajna próba, taka można powiedzieć szczęśliwa i by było super. No w tej kolejnej mamy, w piramidzie jako bossa mamy samego siebie, więc on tam pada dosłownie po kilku grzybach. Także to jest akurat na duży plus. No ale dobra, no dobijemy do tych, powiedzmy, do 950. No na nią jeszcze z 50 wydamy, jeżeli nie padnie to szkoda. I zobaczymy jak to pójdzie nam dalej.
Tak naprawdę strefa mroku, jeżeli tutaj nic nie możemy zrobić, no to tornado, spróbujemy tam coś docisnąć. No a jeżeli nie, no tą wieżę będę próbował, tą wieżę tutaj muszę cały czas regularnie próbować i dociskać, no bo tutaj jeżeli idziemy pod to, powtarzam chyba tutaj, przepraszam w ogóle za to, jeżeli idziemy w to oko, no to jednak będziemy musieli na tej wieży się skupić, bo jesteśmy wojownikiem, pamiętamy, że tym wojownikiem, dobra, przesadziłem już, pamiętamy, że tym wojownikiem jednak tej wieży tak szybko nie zamkniemy jak innymi klasami pokroju Berserk, Zwiadowca czy Łowca, czy nawet Mag, więc tutaj będziemy musieli na tej wieży się skupić, żeby tam powoli do przodu dociskać. Dobra, no coś tu padło, jakiś wojownik, no ale kolejny. No zobaczcie, że nagrywałem w czwartek, teraz jest sobota, dwa dni minęły, a już tutaj jakiś progres żeśmy zrobili, tak jak w czwartek nie mogliśmy. Tak teraz coś idzie, no tutaj jakiś był jeden lżejszy przeciwnik, ale znowu widzę, że wojownik. No tego tornada to chyba nie ma co męczyć na razie, tutaj się przebierzemy i wtedy podejrzewam, że sporo pięterek sobie machniemy, bo jednak widzicie, że teraz to jest dosłownie męczarnia. No do tych 850 zużyjemy, tam bardzo dwie bliskie próby, no ale niestety nie padł. No mówię, no to można tak klikać po załóżmy 50 czy 100 grzybów na przeciwnika, ale wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, jest Smolum, Smolum to jest Zwiadowca, no i tam coś bliskiego było. Ale czy to nam się uda, żeby go pokonać? No prawie 40 milionów HP, no jest dosyć mocny. Może jakbyśmy poklikali, on tutaj by musiał z uników nie robić, ale dobra, to olejemy. Zaraz sobie wejdziemy do tej wieży oczywiście. Tutaj ten kapelusz, no o, padł, dobra, super. Mamy coś dosyć taniego, co dzisiaj chcę wiedzieć, ma rękawice, już w sumie sprawdzałem, więc to możemy rozmontować. Fajnie jakby tutaj jakiś epik poleciał, to byśmy mieli na jutro. Kwahargus to jest wojownik, więc on też tutaj widzicie, że powinien paść. No i niestety znowu nic ciekawego, no ona kosztuje 800 tysięcy. Nie wiem czemu ten pas trzymam, to mogę zostawić w sumie do wiedźmy jakby co, jakbym miał miejsce. No i to bardzo szybko, po jednej próbie padło, okej. I mamy jakiś pasek i to jest, podejrzewam, że słaby pasek, no temu daje w sumie 23, ale chyba go 23 to jeszcze nie jest tak wcale dużo, więc sobie go po prostu zostawimy do kibelka. Okej, no zobaczcie, że jak ten kapelusz nam padł, to tutaj się odblokowała trochę ta szkoła i zaraz będziemy mieć 275 poziom. Także bardzo, bardzo spoko, tylko nie wiem na czym my ten poziom dobijemy. Okej, czy tutaj my tych magów jesteśmy w stanie pokonać? No nie, wydaje mi się, że nie. Jeszcze. No tym Smolumem byśmy mogli, ale chyba nie ma co. Mamy tego motu z podbijakiem, no 26 milionów, zostaje mu tam 11, ale jeszcze on nie jest do zrobienia. Jego to chyba dopiero, tak jak mówię, po epiku sobie. O, tam 400 tysięcy, co? To on jest do zrobienia. Widzieliście tą próbę 400 tysięcy, albo to musiał być jakiś nie wiadomo jaki fart, albo on faktycznie tutaj jest do machnięcia. Dobra, no klikniemy na niego, powiedzmy do 600 grzybów, no 100 prób, no zobaczcie, że w sumie tu mu zostaje co chwilę jakieś 2-3 miliony. Tamto 400 tysięcy, a mógł paść, to by było takie zaskoczenie, ale teraz to faktycznie padł. Dobra, ja myślałem, że my nie jesteśmy w stanie go zrobić. Zobaczcie, zapiszemy, a zapisała się chyba sama ta walka, więc spoko, no nie wiedziałem. Że jesteśmy właśnie w stanie go tutaj machnąć. No zobaczymy, to jest walka dwóch wojowników, ale jestem w szoku, powiem wam szczerze, bo tutaj byłem jednak nastawiony, że strasznie dzisiaj duży progres na tym wojowniku. Byłem nastawiony, że my tutaj za wiele nie zrobimy, a tutaj zobaczcie jak to leci. No i dzięki temu mamy początek 276 poziomu. To oczywiście działa na nasz plus, bo teraz jest weekend expa, więc my tego expa będziemy dostawać więcej zawsze z tych misji, zawsze to coś tam do przodu. Zobaczcie, że nam zostało niecałe 4 miliony. Ile my tutaj bloków musieliśmy porobić? Już nie liczę, ktoś może napisać, jeżeli ktoś liczył, bo nie zacząłem od początku, ale zobaczcie jaka seria. No i już 300 milionów, mamy jakiś epik na wszystkie cechy, ale to także będzie do kibla, więc spoko. Dwa dni kibel mam tak naprawdę z głowy, nie będę musiał szukać. No i dobra, no tego oczywiście tutaj nie ma szans pokonać, więc nawet go nie klikamy. Tego Esterosu też wydaje mi się, że nie. Dobra, żeby tutaj nie przedłużać, wejdziemy sobie, oj tutaj w ogóle dużo leveli mogę rozdać, ale niestety nie ma golda, no jakby poleciała wieża to i ten gold by był. Zobaczymy czy nam się to uda. Mamy znowu tego misia, którego mieliśmy właśnie w ostatnim odcinku. Fajnie by było jakby on nam tutaj padł, no to jest 83 wieża.
więc nam zostaje jeszcze 17 do pokonania. Okej, okay, miś upadł, spoko, i mamy jakiegoś golda, więc oczywiście od razu tutaj Kunigundę przede wszystkim ulepszamy na drugim miejscu tutaj wojownika. No i dobra, gold się skończył, mamy jakiś pierścionek na inteligencję plus 21. No paskę nie chciałem dawać, bo ja go wolę do kibla sobie zostawić, ale że tutaj pierścionek daje plus 20, to jak najbardziej, oj, jak najbardziej możemy go podmienić. Okej, lecimy dalej. Mamy ogra. Zobaczymy, czy ten ogr jest tutaj do zrobienia. Jesteśmy go w stanie machnąć. No to jest kolejny wojownik. No teraz mówię, no już będą ci wojownicy. No i my też jesteśmy wojownikiem, więc jeżeli tutaj nie wleci taka seria bloków, jak wleciała w 13 piętrze, no to może być ciężka ta wieża do zamknięcia. Tak jak mówię, no idziemy w to oko, więc wypadałoby jakoś to fajnie zgrać. Ale nie wiem, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, ile na niego? Powiedzmy do 550. Zostawimy sobie te grzyby. Tutaj mówię, no nie ma co aż tak dociskać, ale poziom po poziomie, powoli, powoli tą wieżę będziemy sobie w stanie zamknąć. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Także dobra, jeszcze 20 prób na tego ogra. Jeżeli się nie uda, to trudno. Golda zawki będę musiał pamiętać, żeby dać w pomocników, żeby ich tutaj poulepszać, bo wiadomo, zawsze to jakieś statystyki do przodu. I okej, okay, chyba to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo żeśmy zrobili, bo oprócz tego, że pokonaliśmy Smokiego, zaczęliśmy już go karmić, oprócz tego, że tutaj wbiliśmy no naprawdę dużo poziomów, mieliśmy chyba 272, więc 4 poziomy, 13 piętro, tutaj już prawie świątynię zamykamy, jakieś tam tornada, szkołę magii też sporo poziomów zrobiliśmy, więc jestem naprawdę zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawić komentarz o treści Smokey, przypnę wam oczywiście serduszko. I co? A, jeszcze na sam koniec, wiem, że tam sporo osób czeka na przedstawienie postaci. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj to nagrać, zmontuję jakoś wieczorem i jutro jako taki bonusowy odcinek wam puszczę właśnie o 16:00, bo tam wiem, że kilka osób też kupiło wspierającego właśnie po to, żeby ta ich postać została zaprezentowana. Także czuję się po części, że jestem wam to winny. Więc tak jak mówię, no dzisiaj postaram się to nagrać jakoś o godzinie, w sensie no tam po południu, zmontuję jakoś wieczorem, bo jednak montaż tego trochę trwa, i jutro na 16:00 postaram się wam to ustawić. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć.